Znamy się, bo jesteśmy wszystkie z Bogu chwały i wiekowo, no jest może troszkę różnica, ale wszystkie sobie bardzo radzą. Na początku to się wydaje, że nie potrafię, że są takie opory, ale no jest fajna atmosfera. Kurs jest dość długi, spotkania są codziennie od godziny 9 do 12. Prowadzący jest bardzo dokładny, skrupulatny, bardzo dokładnie tłumaczy. Jeżeli chodzi o takie prowadzenie budżetu domowego, można sobie pozakładać najróżniejsze analizy, można poszukać sobie dojazdu, godzin, dzień, żeby dotrzeć do celu. Tu jest akurat atrakcyjne połączenie, bo widzimy, że na tym samym przystanku jest przesiadka i są tylko 3 minuty oczekiwania. Dobrze jest. Komputerem potrafiłam się posługiwać na tyle, na ile mi było potrzeba. Natomiast do tych nowych technologii, do tych nowych urządzeń podchodziłam z pewnym takim respektem, z pewnym takim niedowierzaniem. No, nauczyliśmy się korzystania z komputera. No teraz uczymy się z tabletu, jeszcze ma być w programie smartfony. Poza tym no wiele innych rzeczy, korzystania ze stron przeglądarek internetowych. A jeżeli chodzi o technologię, no to musimy iść do przodu, bo niestety to są podstawowe rzeczy, które dla nas na co dzień są potrzebne bardzo. To jest strona 1 z 25, czyli ten zasób słownictwa jest trochę wyższy. Można tu kliknąć w dwójkę, to się załaduje następna porcja naszych słówek. Z Excela w zasadzie to w ogóle nie umiałam, a naprawdę bardzo fajnie można robić różne tabelki, wykresy. Tego w ogóle nie umiałam, a już to pojęłam wszystko. Jeżeli chodzi o Word, większość w tej chwili urzędów nawet już przyjmuje i jakieś tam podania czy pisma w formie elektronicznej. Już dzisiaj szukałam tabletów, które by były dla seniora odpowiednie. Na stronach internetowych już mniej więcej wiem, na co zwracać uwagę, żeby dla siebie wybrać jakiś odpowiedni tablet. Stowarzyszenie zadbało, żebyśmy dostały materiały i nawet jak człowiek zapomni to, co sobie zapisał, za jakiś czas może do tego zaglądnąć i po prostu sobie przypomnieć. Ja sama tak widzę po koleżankach, że na początku nie wierzyły, że nigdy nie miały do czynienia, a teraz wciągnęło to zagadnienie komputera i myślę, że te nowe, następne urządzenia również będą chętnie opanowywane w dalszej części tych szkoleń. Projekt Senior druga edycja realizowany jest w ramach rządowego programu aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2014-2020. To jest już druga edycja tego projektu. Mieliśmy bardzo duże zainteresowanie. Celem projektu jest e-aktywizacja 72 osób powyżej 60 roku życia. W chwili obecnej realizujemy szkolenia na terenie miasta Rzeszowa, w powiecie rzeszowskim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w powiecie jasielskim, krośnieńskim, na terenie miasta Krosna i w powiecie strzyżowskim. Na pewno będziemy chcieli kontynuować, dlatego że nadal mamy więcej zgłoszeń i więcej chętnych niż możemy zaprosić na szkolenia. Także świat otwarty dla nas. Fabryka Przyszłości w Tarnowie, Centrum Edukacji Cyfrowej, miejsce przyjazne seniorom, osobom po 50, 60 roku życia, w którym to mogą zapoznać się z tajnikami internetu, skorzystać ze wsparcia
asystentów, tak zwanych latarników Polski Cyfrowej, którzy pomagają zgłębić tajniki internetu, dowiedzieć się więcej o tym, jak z internetu bezpiecznie korzystać, jak realizować swoje codzienne potrzeby z wykorzystaniem tego medium, jak posługiwać się telefonem, smartfonem, tabletem, urządzeniami mobilnymi, które w dużym stopniu w naszym codziennym życiu występują i których no, nie powinniśmy się bać, tylko powinniśmy ich używać zgodnie z naszymi potrzebami. W Tarnowie powstał taki portal nostalnikon.pl, na którym zamieszczane są zdjęcia, stare zdjęcia z lat 70., 80. i początek lat 90. Po co powstał? No powstał po to, żeby przede wszystkim łączyć pokolenia. Przychodzą do nas do Fabryki Przyszłości dziadkowie z wnukami, skanują swoje stare zdjęcia. My tą formę analogową tych zdjęć papierowych zamieniamy na formę cyfrową. Można założyć sobie konto, dodawać swoje zdjęcia z domu też. Ten projekt miał na celu, aby te zdjęcia, które gdzieś tam u nas w domu były, seniorzy przynosili je sami, żeby opowiadali swoje historie. Mamy bardzo dużo zdjęć, projekt trwa 1,5 roku. Cały czas spływają do nas stare fotografie. Zdjęcia są cały czas skanowane przez nas. Uczymy seniorów, oni tutaj przychodzą i sami mogą zeskanować swoje zdjęcia. I zeskanowane zdjęcie pojawiło się tutaj, otrzymało kolejny numerek 9. Proszę kliknąć 2 razy. Dobrze, i zdjęcie musimy obrócić. Jest. Wystarczy położyć zdjęcie na skanerze, zamknąć klapkę i na monitorze komputera wybrać funkcję programu skanuj i to wszystko, co senior potrzebuje zrobić, żeby to zdjęcie znalazło swoją formę cyfrową w komputerze. Te zdjęcia są często w bardzo fajny sposób komentowane. Ludzie wracają pamięcią do tego, co się działo 20-30 lat temu w mieście. To jest zresztą takie przedsięwzięcie, które można polecić i zrealizować z sukcesem w każdej miejscowości. Każda miejscowość ma swoją odrębną i ciekawą na pewno historię, ciekawych mieszkańców, którzy są też gotowi o tym opowiadać. Pomysł na wykorzystanie konsoli do gier podczas zajęć z seniorami zrodził się z prostego powodu. Cały czas stykamy się z jakimiś interfejsami, kupując bilet w parkomacie, korzystając z bankomatu, uruchamiając telewizor czy też tunel satelitarny. Więc te nowe technologie mogą niektóre osoby przerażać. Stąd wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki, jakim jest konsola do gier z Kinectem, pozwala pewne bariery przełamać. Seniorzy, widząc tego typu urządzenia, widząc łatwość korzystania, zapominają o tym, że to jest coś nowego, że to jest coś, co dopiero poznali, coś, co może im sprawić problem w użytkowaniu i na pewno przełoży się również na to, że nie będą mieli oporów, jeżeli chodzi o korzystanie z innych rzeczy, które są wszędzie w obecnych czasach. Ich życie będzie łatwiejsze i prostsze, przecież to o to właśnie chodzi. Żeby poprzez zabawę, poprzez wspólne granie na konsoli czegoś się nowego nauczyć i sprawić, że będziemy szczęśliwsi. Trudno przecenić wartości, jakie niesie ze sobą internet, zwłaszcza z punktu widzenia osób dorosłych, które mają dużo czasu zwykle, które są osobami ciekawymi świata, w związku z czym jeżeli mają odpowiedni pretekst i odpowiednią opiekę, która pomaga im zgłębić tajniki internetu, poznać ten internet od strony takiej bardzo przyjaznej i użytecznej na co dzień, to na pewno będą zainteresowani tym, żeby dowiadywać się jeszcze więcej, przychodzić na spotkania z latarnikami Polski Cyfrowej i poznawać też dzięki temu historię swojego miasta, wracać do czasów minionych, korzystając z różnego rodzaju serwisów internetowych, które są przygotowane z myślą o seniorach. Zachęcam wszystkich seniorów do korzystania z nowinek technologicznych. Jak widzimy, nie jest to trudne, nie jest to nie do przełamania. Nie bójcie się korzystania z komputerów, ze smartfonów, z internetu. Wasze życie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzisiaj zapraszam do ćwiczeń nadgarstków dłoni, ale żeby ten czas był taki, który spędzamy wspólnie, był dynamiczny, coś więcej się działo, to wykonamy sobie dodatkowo ruchy stepowania. Stopa od siebie do siebie. Wyginamy,
Wydech, wdech. Teraz ciągnie. Odwracamy i w stronę głowy. Odwracamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Bierzemy teraz tak nadgarstek, wyginamy go do siebie. Drugi nadgarstek wyginamy do siebie, rozluźniamy. Trzymamy nadgarstek skierowany w dół, chwytamy za kciuk. Ciągniemy w dół, napinamy. Rozluźniamy. Prosta ręka, nadgarstek w dół. Ściągamy w dół. Rozluźniamy, maszerujemy w miejscu. Mam nadzieję, że Państwo się nie zmęczyliście za bardzo. Wdech, wydech, wdech i wydech. Zachęcam do systematycznych, codziennych ćwiczeń. Do zobaczenia. Dziękuję. Seniorzy powinni być na bieżąco z nowościami technologicznymi. Człowiek jak nie jest na bieżąco w każdej dziedzinie życia, to tak jakby się osuwał w niebyt wręcz. Uczę się ciągle, ciągle się pytam, jak to mam zrobić. Technologia już tak weszła w nasze życie, że po prostu nie ma innej możliwości, że po prostu wymusza na nas naukę. Musiałem się przestawić na nowe technologie, że chcą pracować dalej. Kupiliśmy tableta i telefon, żeby powolutku trenować i umieć skorzystać z pewnych możliwości. No tak, i płatności, niepłatności, kontakt, tak. Ponieważ wnuczka mieszka w Anglii z rodziną, pracuje, więc staramy się ten kontakt taki w tych wyższych technologiach łączyć się.